Cześć, tutaj gracz niedzielny, a to jest 10. już odcinek z gry Grand Theft Auto 5. Jesteśmy razem z Mikeyem w jego domu, tutaj zakończyliśmy ostatni odcinek. No i cóż, czas chyba udać się do Lestera, bo w poprzednim odcinku nie udało nam się do niego... Lestera, bo w poprzednim odcinku nie udało nam się do niego dotrzeć z uwagi na to, że pomagaliśmy swojej własnej małżonce, ukochanej zresztą, co widać na załączonym obrazku. Piękny dom, piękna okolica. No jak niekochający się ludzie mogliby osiągnąć coś takiego? No dobra, to co, siadam do mojego Audika prawinówki. Och, już brama się otworzyła, proszę. A zaraz, zaraz, a czy ja mam tutaj... A nie, a co ja będę jeździł swoim Audikiem prawinówką, jak ja mogę tu pohulać? Tu jest jakieś auto? Zaraz, w garażu jakieś auto stoi. To może ja z garażu to auto wyciągnę? No, czas spróbować innej fury. Wow, jest mój krążownik szos. To jest Cadillac. Jakby się ktoś pytał, Cadillac. Wow. Teraz ja muszę nim odpowiednio kierować. Słuchajcie, tak to się kończy, jak człowiek chce coś zrobić dobrze, a wychodzi jak zwykle. Dobra, trzeba było od razu tutaj cofać. Oczywiście znowu staram się nie zahaczyć o mojego Audika prawie nówkę. Chociaż już jest porozwijany jak czort. A, no tak, a o Lesterze to ja zapomniałem sobie na minimapie zaznaczyć. Niech on się tutaj powoli toczy, mapa. Lester, Lesser, gdzie ty jesteś? Tu jesteś, Lesserze 1. No to jedziemy do Lessera. Tak jak nas mapa prowadzi. Why? Znaczy, why to w angielsku chyba... Dlaczego? No, dlatego jedziemy do Lestera, że musimy zarobić chórę kasy, żeby zwrócić za dom. No, myślałem, że sobie nie uszkodziłem tego krążownika, ale niestety nie udało się go nie uszkodzić. Muszę zwrócić kasę za dom jakiemuś bandziorowi, niestety. Kurde, ja uczciwy obywatel Los Santos muszę zwracać kasę bandziorowi. Gdzie jest policja? Gdzie jest policja? Tak jest. Radyjko to ja sobie może wyłączę, bo... Oj. Co to Gangman Style? Ej, Cadillaczek się fajnie toczy tutaj, jakiś kurna ścigacz zasuwa. Ścigacz mi tu chciał zahamować. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby parkować belek, gdzie krążą Mika szos. Po prostu sunę tutaj szeroką arterią tego miasta. Nie wiem, jak ta dzielnica się nazywa, mniejsza z tym. Mało mnie to interesuje. A ten czerwony punkt tutaj? Nieważne. Coś on musi symbolizować. Kiedyś na pewno sprawdzę, co? Wow. Hej, hej. Tak, no i to jest tak zwane zielone światła tutaj. Zielona fala, można powiedzieć. W tym wypadku jest to po prostu czerwona fala. No i widzę, że zbliżam się. Nieuniknienie. Po skarpecie mu przejadę. Myślałem, że mu rozjadę nogę. Tu sobie słupkami odgrodzili, o mój ty świecie. Nie. Jak? A, tędy do Lestera, tak? Tak, tutaj. Ostatnio Franklin próbował odwiedzić Lestera. I said look respectable. Go change and come back here.
Możesz ty w mordę. Albo sklep z ekskluzywną. Nie no, nie mogłeś od razu mi tego, Lester, powiedzieć. Kurde, zadzwonię sobie do gościa, a co? No, Mikey, wyciągnij telefon. Zapomniałem, Mikey, że miałem ciebie nie mówić, Mikey. No dobra. Kontakty, są kontakty. Lester. Lester, gdzie jest, jest Lester? Hey, it's Lester. I don't listen to my meth. Dobra, z sekretarką mi każe gadać. Ja ci pogadam z sekretarką. Dobra, to czas wrócić do domu. Co prawda sklepy są tutaj, ale nie będę kupował, bo sobie jest drogo, nie mam za dużo pieniądzorów. Hej, Michael. Dobra. Specjalnie jadę do domu, bo lubię się tu włożyć po tym mieście. O, jakaś nowa droga tu. Mam nadzieję, że duża krzywda mu się nie stała. Albo mówiąc inaczej, krzywdy chłop nie miał. Wow. Jest ciemno. Ale to nie jest specjalnie, mam kurzą ślepotę po prostu. Ciemności niespecjalnie widzę. No i chyba straciłem. Drugi reflektor. No, tak, tak. No i to auto już niestety nie będzie się nadawało do użytku. A poza tym mam taką cichą nadzieję, że mam coś w domu eleganckiego, a nie jakiś kurna gówniany Bahama koszule, czy jak one się tam nazywają, Palm Beach. Kolejna fajna fura. Tak, 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 zatrzymaj się. Ty sobie weźmiesz mojego Cadillaca, tak? A ja sobie wezmę twoje auto. Do widzenia. A co, facet nie wysiądzie? Wyskakuj, gościu. O. Aha. No tak, no to to by było chyba... Znowu się będę musiał ścigać. Niepotrzebnie zrobiłem skok na... obce auto. A tak mi się podobało, tak mnie podkusiło na mój instynkt po prostu... seryjnego prze... No i co? Będę musiał zmienić to auto. Znowu nie mam dwóch reflektorów. Nie, może dwóch to nie mam, ale jednego nie mam na pewno. Ej! Michael, nie rób mi tego. Chciałem sobie wstawić furę do garażu. Oho. Co się dzieje? Chciałem się przebrać. Po prostu chciałem się przebrać. Nothing? Really? Because I keep hearing hermaphrodite this, a cock that. Go away. What? You know, go watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Fuck you! What
Disrespectful little asshole! I can't believe you did that! That's my TV! You don't talk to me like that! I can't believe you! Mom was right about you! You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole! Yeah, well, why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want? To be hit by your son? Yeah! No! I just want you to do something! Besides, sit there, eating! Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. I just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Yeah. Bike ride, then. Bike ride? You want to go on a fucking bike ride? Fine. Fine. Let's go on a fucking bike ride. Fuck me. We'll take a bike ride along Vespucci Beach, and I'll show you just what you want to see. Tutaj mam się udać do wypożyczalni rowerów, bo tak nie za bardzo kumam czaczy. Co mam pojechać rowerami z nim? Kurde. Dobra, najpierw to ja się tu przebiorę. Jak do Lestera, to do Lestera, do diabła. Gdzie jest ta moja garderoba, bo nigdy nie pamiętam. Co to ma tutaj mianowicie być? O! Jest! Dobra. No co, nie mogę się przebrać? Czemu się nie mogę przebrać? Muszę jechać po ten... rower? Ona to wygląda. To jest spokój syna. Muszę to jeszcze raz wszystko syna spokojnie przejrzeć. To jest kibel. Co tutaj jest? Co to jest? To jest pokój chyba córki. Tu nie ma wejścia. Tak jest. Te drzwi są dla właściciela domu zamknięte. No i tam jest mój pokój. No dobra, no to teraz mykniemy sobie na dół. A mogłem jechać po ten garnitur do sklepu. Kurka wodna. Aha, ten już siedzi w samochodzie i na mnie czeka. No co zrobić? This day was going so well until you showed up. You know that? When and how to put out to get ahead. I also teach games. You know, you're lucky to even be allowed out of the house after that boat stunt. What's the big deal? If anything goes wrong, you can just fake your death and start all over. If I'm hanging with you, I'm listening to my music. Fuck yeah, I'm a jam. How am I meant to develop my own moral sensibilities when yours are so unbelievably fuck-based? Czy on musi tyle nawijać, kurde? Some guys borrow your boat! Borrow? You were hiding in the head crying kidnapped. They just took receipt of your property with payment pending. If it was anything other than what you told me, then that's on you. All right! They fucking stole it! And who knows what they would have done if they found me, but I didn't expect or want them to get killed! You think I'm gonna let some guys... Przestań nawijać, bo nie jestem w stanie jednocześnie prowadzić samochodu, patrzeć na minimapę i czytać, co ty do niego gadasz. Ojej. Ojej. Michael, do you realize that? Or are you so high on your own outmoded sense of masculinity that you think this is normal? Shut your pie hole. I think we'll both be happier if we can spend as little time in this vehicle. To jest niemożliwe, żeby taki kawał drogi był do pożyczalni rowerów. Take a good long look in the mirror. Celowo mi to robią, żebym musiał przejechać przez całe miasto. No, not unless they're a spick.
Poza tym rok jakiś rowery powinien znaleźć, kurde, w garażu. There was me thinking there's a difference between witty banter arising from a sense of competition. Witty? Really? And mowing someone down in the street? Hey, I never said you had learning difficulties, Jim. Yeah. And you never cared. I just said that Dr. Freelander thought that maybe you had problems relating to people. Relate to my asshole, old man. No i co? Pożyczalnia jest gdzieś na plaży? No dobra, chodźmy pożyczymy te rowery. So did I get the role? But there is a good chance. What do you think? Jest mały mandolinista, który je wypożycza. Hey, you! Mom, two bikes. Take your pick. Co mam wybrać, kurwa, rowery? Taki, taki, no pewnie. Aha, ten już dosiadł tego. A sobie wezmę tego Gurola. If I beat you to the end of the pier, you're buying me a new TV. Jedź z Jimmy w stronę molo. Ściga się. End of the pier? All right. Alba, but if I beat you, you're gonna behave like a human being. Ta pierdziela na tym rowerze. In this kind of condition, a triathlon would kill you. Try and get past this badass. Don't give up. Even though you're losing. No, na pewno się z zadyszki zaraz dostanę, tak jak w tym biegu z tą laską, co kiedyś tam, pamiętacie? Biegałem gdzieś po parku, oj! O kurde, w piasku się zarywę. Gdzie mianowicie jest ten pasek, kurcze, kondycji? A, już widać molo, ciekawe czy ja tam dotrę jakoś tak w miarę godziwie. W sensie takim, że... Ej, kurde. Ej, tak będę pierwszy. Jakoś tak dziwnie. No dobra, tym skrótem pojechałem. Mam nadzieję, że zostanie mi to uznane, że w sumie spadać. Ej, ej, jak mam tam jakoś? A to już po mnie. Hej, 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 hej. Nie bądź taki. Here we come. Yeah, we'll see if you sass me when I'm in front. Hej, hej. Kurde, wy... Wróć na rower. Weź no, wejdź na ten rower. Bo ci Jimmy zjedzie. O. Gdzie on jest? O, kawał drogi już ujechał. Ja muszę troszkę przyspieszyć. No nie, no wygra to suczynko tylko dlatego, że ja tam źle pojechałem. No jak pragnę, kodro. Dobra, dam mu wygrać na dobra sprawy. I tak bym był pierwszy, no przecież wiecie, że bym był pierwszy. Aha, przewróci się. That's it. Number one, pal. You owe me a TV. Hey, I never agreed to that. You know, this is real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, well, I'm giving it my best shot. Hey, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck! Ah! Dad, wait! Nie, no kurczę. No, uch, mam nadzieję, że łebka. Dopłyń do jachtu. Ty wypłyń, bo kurna się...
Rozumiem, że mam zanurkować w tym samym jachcie. Kurde, zawsze wymyślają jakąś dziwną tą fabułę. Aha, pływanie poprawia kondycję. Pod warunkiem, że nie zje mi reki. Dawaj, 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 dawaj. Aha. Ej. O, jaka piękna rafa. Pięknie to wygląda. Dobra, teraz to już nie ma jaj. Trzeba wypłynąć, żeby się nie dostać pod łódkę. Hops, hops, hops. Coś mi mówi, taki głos wewnętrzny. Mówi mi, że będę się chyba na tych skuterach z kimś ścigał. Co to jest? Dignity. Czy ja mam coś na wyposażeniu? To tak na wszelki wypadek, jak miał kogoś zastrzelić. Pięknie. Buster, take you out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. That was what? Your house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey, ain't Shit, cool, Daddy. Man. What are you doing? Hey. Man, come on. I like him. What's the problem? You're such a jerk. Come on! Dad, you dumbass! These guys are serious! Yeah, well, so am I! You're supposed to get seen in my fucking boat! Oh, motherfuckers! Get on! Now! I'm about to skin you alive! No, nie. Shit! They're coming after us! Go into that outlet! Gdzie ja mam płynąć? If you say so, Trace! Strzelają do nas, strzelają! Ej, po plecach mnie walą! Ej, co? Ale tu ciemno! Ej, ktoś... Może mi włączy światło! Who the fuck are these people? Oh, you know, TV people, celebs, serious drug dealers. Since when the TV? No, zaraz się rozpierdzielimy, bo już mnie to zaczyna rzucać. No jak mogę zgubić pogoń? Go, go, keep going. Dobra, może jakiś boczny kanał uda mi się skręcić. Na przykład tutaj. Back off, assholes! Back up, you pricks! O kurczę, tam się zasadził jeden na mnie. This is the way out! Come on, let us go! Ups, ale bym uderzył głową w ten mostek. Byłoby śmiesznie. Czemu po prostu ich nie zastrzelę, tak? O kurde, Michael zginął. No tak, jak uderzył głową w most. To się nie dziwię, że zginął. Dobra, zasuwamy. Ej, w ostatniej chwili wymanewrowałem. Oh god, look, they're shooting at us! We'll lose them down here! Who the fuck are these people? Oh, you know, TV people, celebs, serious drug dealers! Well, since when the TV people and drug dealers start hanging out? Come on, Dad, it's Los Santos! Hmm,
No, staram się, staram. Back off, assholes! Hey, turd buckets! If you kill us, you'll be jailed, and the sea sharks will be impounded! Back up, you pricks! Jest szansa na to, żeby w jakiś sposób zgubić. Looks like this is the way out! No, może na pełne morze mi się uda wypłynąć. Tędy? O kurde, do basenu portowego wpłynąłem. Ej, co jest, co jest, co jest, co jest? A to ja mam wracać tam z powrotem, to ja myślałem, że... No tak, będziemy sobie tak strzelali z tej odległości. Goście! Wow! O, jak super, mogę tędy płynąć. Tu jest trochę szerzej, niby ten skuter nie jest za szeroki, ale... Czy tutaj mogę wpłynąć? O, chyba udało się nam. No dobra, dostań się na brzeg. A powiedzmy, że tu jest... Chodź. Jak? O co, Kaman? Yeah, no worries. It was a pleasure. I bet it was a pleasure. You're only pleased when you're being shot. Proszę bardzo, Amerykanie to jednak umieją budować te skutery, nawet po betonie pływa. Wow. You didn't save it. You ruined it. No i co? Ej, mapa? Jestem tutaj, dobra, to tu wypłynę, okej. Okay. Tędy wypłynę na pełne morze, spoko. Michael ma dwie dziury w plecach. No ale to morze pięknie faluje, wow! Aha, ja rozumiem, że mam podpłynąć pod molo. O, właśnie wpadłem na jakąś plażę. Jest przystań dla skuterów. Tutaj jest szansa wysiąść. A powiedzmy sobie, tu zaparkujemy. Hops. TV and he took me to the beach with my skin. So what, you sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Hmm. A widzisz, Michael, tak to jest z dzieciakami. Córeczka, tatusia, może ja w końcu, kurczę, dojadę do tego Lestera, no. Ktoś pewnie zadzwoni teraz. Nie, coś dalej. Dobra. Co? Triathlon, co ja biegać będę teraz?
Weź ty mi, spadaj. Kurde. Przejechać do domu, przebrać się, pojechać do Lestera. Właśnie, to co taki ciapkowaty ruch masz? Chyba mi się wydaje, że dobrze poszedłem. Ale może jestem w błędzie. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. No dobra, dobra. Trochę godności, nie bie... albo biegaj. No i co, nawet żadnego pojazdu nie mam. Wózkiem na lody się, a hot dogi przejadę. A mapę przespojrzeć. No tak. Chciał, nie chciał, muszę dobiec do końca tego deptaku. Hey, watch where you're walking. Dobrze, dobrze, będę patrzył. O, jakieś samochody tu jeżdżą, no jest szansa, że coś wsiądę, nie będę musiał biegać. O, tak, chciałem wsiąść. Jest to jakiś klina? Oczywiście nie mam zamiaru zabierać policyjnego wozu, żeby się tu z nimi nie ścigać. Ale pożyczę sobie tu z parkingu jakieś auto. To cabrio będzie dobry. Nawet nie było. Oczywiście w tym stroju nie pojadę do Lestera. W związku z tym będę musiał się ubrać jak... Ej! A gdzie jest dom Michaela? Lester, co jest z tą mapą? Czemu ona tu mi zniknęła? A, tutaj, kryjówka, dobra. No co zrobić? Jak nic nie zrobisz? Czuć lekkość tego auta w prowadzeniu, ale okupione jest to tym. O, ładnie się prowadzi, dobrze się trzyma drogi. Pewnie jak przejadę do domu, znowu jakąś misję dostanę. O, kolejny klasyczny. Muszę to dobrze manewrować, dobrze, że to auto zwrotne jest. Bramo open sesami. Mam tu coś? Nie, no dobra, to sobie wstawię. No jasne, że nikogo to nie obchodzi. Kurde, stary, już się nie zdążyłeś o tym przekonać jeszcze do tej pory. O, kuchnia. Małżonka szanowna, widzę. Telewizor nie ogląda. Dobra, tu jest wejście na górę. Ja muszę lecieć... Tak na wszelki, na wszelki wypadek, to ja się tu za... A, to jest ten pokój zamknięty. To jest pokój tego... tak zwanego syna. No dobra, zapiszmy tu grę.
tak na szybko, żeby nie stracić stanów zapisanych. Okej. Teraz wrzuć coś na siebie lekkiego. Albo dobra, słuchajcie, no nie, znowu mi się nie udało pojechać do Lestera, ale jestem w domu. W związku z tym już w następnym odcinku po prostu ładnie się ubiorę. Pięknie się ubiorę, idealnie. W garnitury, nie w garnitury. Pojadę do Lestera, zobaczymy, co on ma konkretnego dla mnie do zrobienia. A na razie serdecznie dziękuję wam za poświęcenie mi uwagi, za poświęcenie mi czasu. Oczywiście zapraszam na oglądanie kolejnego odcinka. Zapraszam również, proszę również o ocenienie tego. I dziękuję wam serdecznie za uwagę. Cześć i czołem!